wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich gości zebranych dzisiaj z okazji jubileuszu 80-lecia chóru mieszanego Melodia Towarzystwa Śpiewaczego imienia Stanisława Lachmana w Mielcu. A w szczególności witam panią poseł Rzeczypospolitej Polski, panią Krystynę Skowrońską, pana marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla, starostę powiatu mieleckiego, pana Zbigniewa Tymułę, wiceprezydenta miasta Mielca, pana Jana Myśliwca. Przedstawiciela Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, dyrektora Samorządowego Centrum Kultury Jacka Tejchmę. Witam serdecznie Dębickie Stowarzyszenie Muzyczne w osobie pana Pawła Adamka i jego kolegów i koleżanek. Witam również księdza prałata, proboszcza kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu, Kazimierza Czesaka. Oraz proszę Państwa, lista to byłaby bardzo długa, ale to wszystkich serdecznie, z całego serca witam. Dzisiejszy koncert patronatem honorowym objęli Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Zbigniew Tymuła, starosta powiatu mieleckiego, Daniel Kozdęba, prezydent miasta Mielca. Patronat medialny uroczystości to portal społecznościowy Hej Mielec, tygodnik regionalny Corso i Radio Leliwa. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i sercu otrzymaliśmy wsparcie finansowe od sponsorów, które pozwoliło nam zorganizować dzisiejszy jubileusz oraz nagrać płytę. I pozwolą Państwo, że przeczytam sponsorów, bo jest to tylko przyjemność. Europark Mielec, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń RSM, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. MPGK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakłady gumowe GR Hosaja w Partyni. Ekopromal, FPH, Bogdan Majda i spółka. Kirchhoff Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Polskie Zakłady Lotnicze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PZL Mielec. Firma Ancol, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzona przez Annę i Czesława Koliszów. Firma Unimed, Tadeusz Kawka. Nadleśnictwo Mielec, Fotolab Mielec i rodzinny dom pomocy Zofii Dusberger. Proszę Państwa, koncert rozpocznie chór męski Towarzystwa Śpiewaczego Melodia utworami Leć pieśń w dal, która traktowana jest od początku jako motto przewodnie melodii, oraz Jubilate. Chórem dyryguje Maciej Fijałkowski. Przed Państwem chór męski Melodia. Nie wiem, z nich nie moc do życia, nie wiem, z kraju.
naszych jubilatów. Bardzo proszę, chór Mieszany Melodia. Dzisiejszy koncert jest uhonorowaniem długiej działalności chóru Mieszanego Melodia. W 1936 roku, 80 lat temu, przy Państwowym Gimnazjum i Liceum imienia Stanisława Konarskiego rozpoczął swoją działalność chór Mieszany Melodia, którego założycielem, dyrygentem był Stanisław Lachman, osiągając wówczas wysoki poziom artystyczny zespołu. Niestety wojna przerwała tę działalność. Dopiero w 1984 roku powstałe Towarzystwo Śpiewacze Melodia imienia Stanisława Lachmana reaktywowało działalność chóru Mieszanego. Pracowitość chórzystów poparta świetną pracą dyrygentów pozwoliła z roku na rok osiągać coraz większe sukcesy. A tymi wspaniałymi dyrygentami byli Jerzy Kopcewicz, Antoni Stańczyk, Barbara Polańska-Więckowska, Zofia Niećko, Aleksandra Niezgoda, Anna Kaszub i od 2011 roku do chwili obecnej dr Antoni Stańczyk. Chór brał udział, otrzymując znaczące miejsca w prestiżowych przeglądach, festiwalach jak Hajnówka, Kudowa Zdrój, Rzeszów, Zamość, Chełm, Kraśnik. Koncertował również poza granicami kraju, na Węgrzech, Ukrainie, Słowacji. Członkowie zespołu cieszyli się z udziału w operach wystawianych przez Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze w Dębicy, prowadzone przez Pawła Adamka. Repertuar chóru Mieszanego jest zróżnicowany, poczynając od muzyki dawnej, pieśni sakralnej, do utworów literatury chóralnej, kompozytorów polskich i zagranicznych. Ostatnie osiągnięcia chóru to uzyskanie pierwszego miejsca w 9. Podkarpackim Przeglądzie Chórów Pieśni Pasyjne w Radymnie w 2015 roku. Drugie miejsce w tym samym roku otrzymali w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie. W 2016 roku chór Mieszany zajął w Radymnie drugie miejsce, w Rzeszowie trzecie miejsce. Wspomnę również o fakcie otrzymania w Radymnie w 2015 i w 2016 roku indywidualnego wyróżnienia dla dyrygenta doktora Antoniego Stańczyka. W życiu kulturalnym Mielca i regionu przez te wszystkie lata chór zajmował pozycję szczególną. Jest ceniony i lubiany w środowisku mieleckim, promując kulturę muzyczną. I niech tak trwa nadal. W wykonaniu chóru usłyszymy za chwileczkę Moja piosnka, do słów Cypriana Kamila Norwida z muzyką Józefa Świdra. Drugim utworem będzie O ziemio Polska, do słów Ojca Świętego Jana Pawła II. Muzykę napisał Juliusz Łuciuk. I Deep River Burlajka. Przed Państwem dyryguje dr Antoni Stańczyk. Yeah.
No brawa zasłużone oczywiście dla tak wspaniałego chóru. Ja jeszcze tylko dodam, że jeszcze chór wystąpi jeszcze raz. Proszę Państwa, za chwilę zaprzyjaźniony z chórem naszym melodia, chór z Brzezin. Brzeziny jest to miejscowość, w której urodził się założyciel i pierwszy dyrygent naszego chóru, melodia Stanisław Lachman. Parafialny chór mieszany Gloria działa przy kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Brzezinach. Rozpoczął swoją działalność w 2003 roku. Po uroczystości konsekracji tegoż kościoła parafialnego. Po kilku latach obrał nazwę Gloria. Był to konspiracyjny pseudonim żony profesora Stanisława Lachmana. W chórze panuje rodzinna atmosfera, wspomagają się nawzajem. Chór Gloria występuje ze swoim repertuarem na uroczystościach kościelnych, okolicznościowych w Polsce i za granicą. Brał udział m.in. w przeglądzie kolęd w Świdniku, na Słowacji, kolęd i pieśni maryjnych w Mielcu czy wielkopostnych w Czutcu. Mają bardzo, bardzo szlachetne serca. Chór wspomaga chore dzieci ze swojej parafii, wydając na przykład kalendarz ze zdjęciami z kościoła zabytkowego w Brzezinach, czy ze sprzedaży płyt z nagranymi przez siebie kolędami. Dyrygentem od założenia jest organista Grzegorz Pinkoś. A chór... Brawo, brawo. Chór zaprezentuje trzy utwory: Sankta Maria Johannesa Schweitzera, Oj nas jadą, piosenkę ludową w opracowaniu Stefana Rodzyńskiego i Cała ziemio wołaj w opracowaniu muzycznym Dawida Kusza. Przed Państwem chór Gloria z Brzezin.